Ależ tu się zrobił śmietnik. I w tym wszystkim twoje buraki, Reksiu, jak stały, tak stoją. Poczekaj z tym, poczekaj, Reksiu. Coś nowego. O matku! No niestety wybudował. Ej, powoli, bo nas lawina zasypie. A to nam po co? Sprzedamy na złom i będziemy mieli dużo pieniędzy. Wygląda znajomo. Jakbym gdzieś kiedyś w innym życiu już to widział. Toż to lampa. Trochę toporny, choć i tak mniej niż polonez. Słyszałem, że skokoko kończyliście. To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek wehikułu czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam, jak to działa. Oj, kogucie, to sofa. Do sofania w czasie. To się nam nie rozleci w jakiejś mrocznej dziurze dziejów? Wierz mi na słowo. Tu wetkniemy czasoprzestrzenny lejek. Dobrze, że się balał po podwórku. Przepraszam, ale aktualnie kokoko kombinuje. No nijak tego nie wetkniemy. Muszę się z koko... O matku! Sukces! Sukces! Lokokokomotywa działa! Nikt się nie utopi! Spokojna głowa! Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, a tym bardziej nas, zakonu ryżokitowców! Kurcze, pieczone w dziób! To projekt jest solidny, materiały też. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Czekaliśmy na was przez... Matko! Jesteś ślepy jak kret! Nie zauważyłem. Właściwie, to miałem tu nieco poukrywać. To problem! Niech strzela! Braci! Jakiś problem, kochani? Jak się coś komuś zniszczy, to trzeba powiedzieć przepraszam! To musiało boleć. Ty potworze! A kret? Uciekamy za nim! Nie nabity, nie strzela. No to... Ała! Do lochu z nimi! Przypominam, wielki mistrzu, że wielki mistrz miał się nie unosić. O, nie mogę na to patrzeć. Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. Mógłbyś być w stosunku do mnie bardziej delikatny. No dobra, coś tu mryga. Aha, powiedzmy, że to ta bajka. Się znam. Obiekty w lusterku są bliżej niż się to wydaje. Łopuzy, do pracy, obiboki! To chyba ta niebieska błyskająca dziura! Dokąd zmierzamy? O masku! O matku, co to? Blam, 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 blam. Ała, ała!